Cześć, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Troszeczkę delikatny wiaterek może nam przeszkadzać. Nie zabrałem znowu tego zestawu do nagrywania zewnętrznego, co prawda chciałem z kabiny nagrywać, no ale jak już jesteśmy tutaj na polu, zobaczcie, akcja melioracja. Tak jak wspominałem, na każdym polu mamy jakieś stawy, zbiorniki retencyjne. Zobaczcie, na jakiej wysokości jest zrobiony odpływ, a tu ślady dziczyzny. Także nie wybieramy tej wody do zera tutaj ze zbiornika, tylko pozwalamy jej na to, żeby się tutaj gromadziła. A jeżeli już będzie jej nadmiar, zobaczcie, tu mamy jakieś, powiedzmy, pół metra tak na oko między odpływem a wysokością gruntu. No, tak na oko licząc, więc tutaj sporo jeszcze tej wody może się nagromadzić i ona tam sobie zbiera tutaj z okolicy, tam od sąsiadów. Tata jeździ, gdzieś tam uprawia te właśnie miejsca, gdzie było kopane. Gdzieś tu z okolicy, z okolicznych pól, to wszystko się tu zbiera. Z naszego oczywiście sączki są z tamtych dołków, tutaj z tych. Wszystko idzie, za chwilę przejdziemy dalej, tam jest rów. Tym rowem, potem tą studzienką i tam sobie idzie. I tak, tam takim głównym rowem już ta woda odchodzi w zapomnienie. Zaraz przejdę, pokażę wam, gdzie jeszcze zrobiliśmy, a tutaj przy okazji siódemeczki sobie posłuchamy. Wywożę obornik po rzepaku, nieplanowane to było. Widzę, że chyba musi trochę przestawić maszynę, ale to ja mu powiem za chwilę, bo za bardzo przód bierze w dół. O, o, zdecydowanie. To ja mu za chwilę mu powiem. Tak naprawdę jeszcze go pewnie nie ustawiał, bo dopiero co przyjechał, no ale jak nie ustawiał, to tym bardziej muszę mu powiedzieć. Obornik niespodziewanie wywożę po rzepaku, nie miało to być, nie mieliśmy tutaj stosować żadnego nawożenia, no ale że jest możliwość wywiezienia obornika, to jak najbardziej. Rozrzutnik mam pożyczony od kuzyna, warfamą wcześniej woziłem, ale jest też możliwość wzięcia rozrzutnika większego, no to dlaczego nie, to sobie też zawsze to idzie szybciej. No i zobaczcie, tu mamy rów pogłębiony, wyczyszczony. O, tam aż on sobie idzie. I jeszcze od tego rowu mamy tutaj sączki porobione. Tutaj idzie, jak widzicie, jest taka plama uprawiona ciemnego pola, to jedzie jeden sączek, idzie w tą stronę. Zawsze tu był problem, zawsze tutaj woda stała. A drugi sączek idzie tamtym dołkiem tam, jak widzicie. Bo tam też jest takie podmokłe, też zawsze woda się zbierała i tak jak wspominałem, z tego rowu tam od sąsiadów ta woda też jest zbierana, więc to są też naczynia połączone. Jeżeli my byśmy mieli zapchane, to i u sąsiadów będzie wszystko stało. Proszę bardzo, tu jest wyjście zrobione. O, tam jest trójnik wrzucony. No, także tak to wygląda. Dobra, skakuję do ciągnika. Obornik staramy się od razu przykrywać, nie zawsze się to udawało, ale w większości przypadku, że tak powiem, od razu, jak nie tego samego dnia, to następnego go uprawiamy. Tam już widzicie, jest częściowo uprawione, ten kawałek, który był rozwieziony, teraz tutaj zacząłem rozwozić, zaraz tata będzie za mną uprawiał. I tak na bieżąco, tak naprawdę, by dzisiaj się udało uprawić, dzisiaj, jutro skończyć, no to zaraz bym siał, zaraz od razu bym siał. Są oczywiście komentarze, że to jest za wcześnie i tak dalej, i tak dalej. Każdy ma tam jakieś swoje podejście do uprawy. Ulala. Chyba zabezpieczenie gdzieś mi poszło. Ajejaś. Tak to jest dzisiaj. Teraz. Coś się tutaj zablokowało. Ale kupsko. Trzeba będzie włączyć wsteczne, nie, włączyć wsteczne obroty, nie. Rewers. O, może tak po prostu po ludzku. Zobaczymy, jak to, czy to będzie chciało zejść.
O Jezuniu. Bo to jest taka zwykłe gniazdo takie chyba bodajże. No chodź. Ty bestio. Że też nie mogli tego zrobić tak, żeby się dało ręki włożyć szerzej. O, tutaj może pójść lżej. Wtedy do tamtego łatwiej się dojdzie, drugiego. O! No, wychodź, dziadu ty, wstrętny. O, bycie, cholera, trafiła. No, na szczęście rewers, oj, młotek wezmę, rewers zadziałał. Wyrzuciło tutaj kupę obornika. Cofnąłem taśmę. No i teraz teraz będzie szło, mam nadzieję, ale musi iść. Ciągnik zgaszony, bo różnie może być. Kurde, ciepło dzisiaj naprawdę. A już rękawiczki brudne w oleju. Dobrze, że rękawiczki. Teraz zobaczymy, czy wszystko będzie tak jak należy. Dobrze, że sprzęgło jest na wałku. Myślałem, że się zabezpieczenie zerwało, ale to tylko sprzęgło na szczęście. Teraz posuw taśmę. Dobra, taśma chodzi w prawidłową stronę. Troszkę odjadę, poczekam aż doleci. Dobry to jest sprzęt. Ten Joskin, trzeba przyznać. Jak miałem ładowarkę, to woziłem małym John Deere'kiem. A teraz wożę 6,6, a małym ładuję, wiadomo. Strasznie, strasznie grzeje, strasznie parzy. Dlatego na bieżąco uprawiamy i tak naprawdę pasowałoby idealnie, żeby jutro to zasiać, chociaż tu jeszcze jest sporo. Nie wiem, na ile tego obornika starczy. Czy starczy na całość? Znaczy na całość nie starczy. Aczkolwiek wiem, że te zasoby są większe, zobaczymy, czy może inaczej. Zobaczymy, czy na całość rozwiozę, czy jednak nie będę rozwoził na całość. Jeszcze mamy 32 hektary do zasiania, z tego 2 hektary żyta, 12 przężyta i będzie... Ile będzie hektarów pszenicy? Bo niech pomyślę. 15 i 18. To jest 33, tak? Dobrze liczę? 15, Boże, i 18, tak, 33 i hektar, 34 i 7, gdzieś tam 7, ponad 7, no gdzieś tam powiedzmy 41 do 41,5 hektara, no tyle będzie pszenicy, z tego będzie gdzieś 4,5 hektara pszenicy po pszenicy. A reszta po rzepaku i po grochu, przężyto po rzepaku, a żyto po życie. Przez całe życie? Nie, przez całe życie nie. Ostatnio się tak nabijaliście ze mnie, mówiłem, że konkretna dawka, tak, 30 ton na hektar, o, poniosło mnie troszkę. Oczywiście 30 ton na hektar to nie jest żadna jakaś tam zabójcza dawka. Ale już myślę, biorąc pod uwagę to, że zawartości w glebie są wysokie, pH jest unormowane, no to myślę, że takie 30 ton obornika fajnie na pewno wpłynie zarówno na próchnicę, jak i na życie biologiczne w ziemi, bo jak doskonale wiecie, obornik to nie tylko składniki, główne składniki, makropierwiastki, makroskładniki, fosfor, potas, azot, magnez, siarka, ale również materia organiczna, ale również mikroskładniki, tak? Czyli wszystkie pierwiastki, które dajemy do listnie, w oborniku mamy. Można nawet powiedzieć, że to taki swoisty biostymulator, bo też no, nie do końca oczywiście, ale właśnie z uwagi na tą materię organiczną. Wałek szerokokątny pozwala nam na dość ciasne zawroty. O, proszę bardzo, obok tatusiek, ojczurek zaraz uprawia. Tutaj tak mamy z fikusa
uprawione. Mógłby sobie włączyć nawigację, co prawda, mógłby, jak najbardziej. Oj. Ale chyba sobie ręcznie jeździ. Bardzo fajnie ten rozrzutnik rozrzuca, ale przede wszystkim duży jest, tak? Objętościowo sporo, nie trzeba co chwilę jeździć, bo te najwięcej czasu to te wszystkie przejazdy zajmują, aniżeli konkretna robota. No i zobaczcie, jak się kurzy. Maszyna już wypoziomowana, jeżeli chodzi o kultusa. Chociaż trochę jeszcze ten przód jakby idzie głębiej. Teraz nie, teraz z wory mam wrażenie, że idzie dobrze, ale tak tam z początku. I powiem wam, ma ten ciągnik co robić. Mamy boczne skrzydełka, gdzieś na około 20 cm jeździmy. No i tak 11, 10, 11 na godzinę, a na tych konkretnych glinach nawet 8. No więc naprawdę, naprawdę ma co robić. Ale za to jest naprawdę fajnie wymieszane. Nie no, chyba przód trzeba będzie jeszcze mu, musi sobie ustawić, wypoziomować. No ale miesza bardzo fajnie. Oczywiście jest tam obornik na wierzchu, też się zdarza. Są z tego również jakieś tam straty, jak najbardziej. Ale ten mulcz też pozytywnie wpływa na jakieś tam erozje. Co prawda na naszych cięższych ziemiach aż tak, jeżeli chodzi o erozje wieczne, nie jest to widoczne. Wodne zdarzały się i nieraz też się zdarzają w tej bezorce. Nie ma tutaj co ukrywać. Jak przyjdzie mocna ulewa, no to również ta ziemia potrafi popłynąć. Lecę zaraz po następny rozrzutnik. Jeszcze czekam, aż doleci sobie tam do końca. Tutaj na tym polu będę siał Juliusa. Gdzieś plus minus na połowie. Nie, na połowie nawet nie. Gdzieś tak Juliusa mam na... Gdzie na połowie? Na 4 hektary gdzieś mam Juliusa, 4-5 hektarów. Wtedy mam z KWS-u, no znaczy nie, w sumie nie wiem, czy to jest nowość. Z KWS-u mam pszenicę, która się nazywa Ahoy. Dodatkowo siejemy tutaj Artista, czyli pszenicę, która w ubiegłym sezonie dała nam najwyższy plon. Gdzieś tak na 7 hektarów będzie tutaj zasiany właśnie Artist. I dodatkowo jeszcze będą poletka Ampolu, a na poletkach tak naprawdę nie pamiętam, co będzie nawet. Nie wiem, co na poletkach będziemy siali, bo jeszcze nie dojechały te odmiany. Ale jeszcze tam hektarowe, po hektarze każdej odmiany jeszcze jakiś tam z Ampolu będzie również. Więc takie też trochę różnorodność, miśmasz, trochę znowu kombinacji przy siebie, ale dzięki Bogu siewnik jest teraz, powiedzmy, zmodernizowany i się zdecydowanie lepiej robi próbę kręconą. A znowu te dziadostwo puka. Muszę coś tu wymyśleć, inne jakieś mocowanie, bo w 6-6 jest problem z mocowaniem na telefon. O, zobaczcie, jak trzeba było dłużej poczekać, aż zacznie sypać. A trudno. O, tutaj prawie śladu nie ma. Widzicie, po tym robie oczywiście będzie zawsze taka trochę górka. O, kadzik. Stąd będzie problem, żeby cię wyciągnąć, więc nie szalej. Teraz ja muszę tu jakoś sobie przejechać, a później jeszcze uprawi mi tą ścieżkę najwyżej. Teraz mu zadzwonię, żeby ten przód jeszcze wyregulował. Zobaczymy. No, tak, przód jeszcze trzeba delikatnie dźwignąć do góry. No i tak naprawdę w to można od razu siać. Gdzieś tam na tej górce jest troszeczkę większa glina, więc tam to gorzej wyglądało. Widać tutaj te kupy po oborniku. Wiadomo, są to jakieś tam straty. Też nie będę czarował, że nie, że jest super ekstra. Jakieś tam straty są. No ale dosyć grubo tutaj tego obornika było. Bardzo lubię widok tej mieszanej ziemi. Przestań. Tak, tak, koniecznie, bo trzeba jeszcze wypłycić przód. Lubię, jak ta ziemia się miesza, jak to wszystko tam buzuje w tym kultusie. Dobra, słuchajcie, to będzie na tyle. Jeszcze tutaj pokażę wam. O, tu jest ta gliniocha, a tutaj to pole. Doszliśmy do wniosku, że zwałujemy, bo tak właśnie w pogodzie pokazywali, że ma być sucho. Gdzieś tam na tych górkach bryły też były, szczególnie gdzie jeździłem z rozrzutnikiem obornika, więc to zostało zwałowane. A tutaj
Tu mógłby prosto w to siać też. Zobaczymy, może gdzieś tam karierem te górki się zrobi, doprawi. Albo później wałem się przejedzie. No, to jeszcze zobaczymy. Dobra, to będzie na tyle. Trzymajcie się. Cześć.